Ty wiesz, co ci powiem, ząb mnie boli. No to co za problem, iść do dentysty. Ja się... Wszyscy dentyści są zamknięci, nie wiem co zrobić. Dobra, to ja spróbuję, ja ci pomogę. Ja mam na to sposób. Oj, nie podziękuję. I co ty, nie bój się, chodź. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się temu oto urządzeniu. Nie chciało mi się schodzić do piwnicy, żeby się nim bawić, ale oto i takie dziwne urządzenie. Szlifierka akumulatorowa do bawienia się szczegółami. Kupiłem ją razem z dodatkowym zestawem po rabacie 100 zł. Teoretycznie pewnie po marce będziecie mogli stwierdzić, gdzie to kupiłem, także nie mówię, gdzie to kupiłem. Ogólnie jest to urządzenie, tego nie będziemy dziś używać, które ma różne DPRL-e. Takie papiery ścierne, żeby to oszlifować, kamienie szlifierskie, takie inne DPRL-e do wygładzania. Tu mamy tarcze polerskie z filcu sprasowanego, mamy niby z diamentowymi końcówkami elementy szlifierskie, druciak do zdzierania rdzy, tutaj szczoteczka do zdzierania innego brudu, tutaj właśnie te rolki do tych elementów, tu mamy duperel do nakładania tarcz, które są tu, tu się wkręca filc, to jest do głównego chyba takiego z grubszego zerżnięcia i to mamy wiertło. Tu mamy tę ładowarkę, kluczyk, żeby to przykręcać. No tu mamy jeszcze parę innych rzeczy. Ja można powiedzieć, że jest to mniej więcej to samo. Zobaczyć, czy uda mi się ogarnąć tą maszynkę. Jako, że pamiętajcie, zawsze używając takich urządzeń, BHP jest na miejscu. Także dzisiaj się pobawimy w BHP hinduskie, czyli klapki na nogach i jedziemy. No dobra, także robotę oczywiście zaczniemy od wiertarki, od profesjonalnego wyciągu, którym będę ściągać wióry, żeby tutaj nie nasyfić za bardzo. O ile sięgnę do guziczka, żeby jeszcze to włączyć. Tak, na pewno mnie będziecie słyszeli. Urządzenie działa sobie o. Wybieramy poziom obrotowy. Gdy się kręci, nie naciskamy tego guzika, aż ten guzik służy do zablokowania tego, że można było odkręcić końcówkę i osadzić sobie coś. Także to sobie położę z boku. To sobie włączę na niższe obroty. Ciekawe, czy mnie słychać. Tak czy siak. Zaczniemy od prostych rzeczy, czyli od wiertarki. Zobaczymy, czy uda nam się coś nawiercić. Oczywiście trzeba to skręcić kluczykiem, co by nie było. I nie zepsuć urządzenia. Jeszcze dodatkowo tu jest latareczka. I się świeci, jakbyśmy pracowali w pociemku. Mimo, że oficjalnie po ciemku nie powinniśmy pracować, no bo to jest niebezpieczne. Pierwszy poziom. Tak, za słabo. Dajmy trójkę. Myślę, że i tak za słabo. Weź teraz celuj. Dobra. Wiertło działa. Nic nadzwyczajnego. Będzie fascynujący odcinek. Wiertło już jest ciepłe, dlatego na razie go nie będę odkładać do pudełka, żeby się trochę ochłodziło. Teraz co my tu mamy? Szczotka metalowa. Nie wiem, jaki to ma sens. Po prostu trzeba wyprodukować trochę kurzu. Chodź, kluczyk. W którą stronę się to kręci?
Chyba tak się kręci. Coś tam zdzie. Co to był za dźwięk? Tak, myślę, że to się nadaje co najwyżej do ścierania rdzy. W sumie ciężko mi stwierdzić, czy rdza jest twardsza niż drewno. Znaczy, no widać, że dziurę zrobiłem, aczkolwiek tak średnio bym powiedział, to ma sens w przypadku drewna. To też się troszkę nagrzało. Nadal się zastanawiam, po jakiego grzyba jest w sumie ta szczoteczka. Może ma jakiś sens, ale... O, patrzcie, jak się rozszerzyło. Nie dotykać. Ups, zepsułem. To chyba się nie powinno tak rozjeżdżać. Jakby zrobić tak. Zepsułem szczotkę. No cóż. Czekajcie, bo ktoś gada na klatce dziwne rzeczy. No filca używać nie będę. Ja się zastanawiam się nad tym, bo tu są papiery ścierne, ale tutaj wiertło już schowo. Nie. Tu w którymś pudełku są. O, tu mam nawet pastę polerską, taki glut. W którymś pudełku mam tarczę do cięcia. I to chyba jest to. Aczkolwiek tu są też takie zagzajery. Mi się wydaje, że to też jest do cięcia. Zobaczymy, czy tym uda się przeciąć kawałek deski. I właśnie to między innymi jest to do tego. Bo się to odkręca. Tu są dwie podkładeczki. Trzeba wsadzić to między jedną a drugą i porządnie to skręcić, tak? Nie żeby to się kręciło samo w sobie, a nie żeby się kręciło jedno mimo drugiego i nic w ten sposób nie osiągniemy. No. Dobra, czas na precyzyjną robotę. Przybliżę wam kamerę, żebyście już patrzyli na szczegóły, a nie na moje włochate kulasy. Upewnić się 5 razy, że to jest dobrze przykręcone. Strach się bać. Trzęsie się. Weźmy końcóweczkę. Mam nadzieję, że to tak działa. Ja jedną warstwę już przeciąłem. Dajmy większe obroty, co by się silnik nie męczył.
nie wygląda na jakieś zużyte. Przeciąłem się przez jedną warstwę i w sumie siła tarcia zaczęła po prostu palić drewno. Także myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby tego używać. Sobie odpuścimy. Zaraz stracę palca albo coś jeszcze. W sumie łatwiej będzie to zdjąć po prostu. O. Uciekła mi podkładka. Tak, to było bez sensu. Podejrzewam, że jakby nie bał się o to, że zaraz dostanę w tym w oko, to może bym spróbował to przeciąć do końca. Aczkolwiek dajmy sobie spokój. A jeszcze w tym drugim zestawie jest taki kamień szlifierski. Fajny. Nie używam, szkoda. Oczywiście jest taka taśma, którą się kręci, zium robi i to się szlifuje. Nie będę tego używać. Ale może chociaż spróbuję zobaczyć, jak działa ta kuleczka do szlifowania. Bo chciałbym spróbować jakiś wzór tutaj wyrzeźbić. Aczkolwiek myślę, że do tego już nie będziecie mnie słyszeć, włącz odkurzacz. Bo to i tak się zrobiło trochę głośno. Działa! Mistrzem precyzji to ja nie jestem. Nie wiem, czy nawet w ogóle coś widzicie w tym świetle. Nie? O, ja może jak podświetlę, to będziecie widzieć. W. Nie jestem usatysfakcjonowany. Może spróbujmy jeszcze raz coś lepszego.
symbol taki prosty, powiedzmy, otchłani. Cena was groliłem. Teraz zobaczę. Czy te diamentowe końcówki w ogóle mają jakikolwiek sens? W sumie ciekawe, gdzie ja mam telefon, bo go gdzieś zapudziłem. Nikt do mnie nie dzwoni, podejrzany. Gorący, na razie nie chowam. I weźmiemy końcówkę. Którą by tu wziąć? Tu jest taka z wcięciem. Tu jest walcowata. Tu jest okrągła. O, weźmiemy okrągłą i zobaczę, czy uda mi się to zaokrąglić. Czujesz już, że urządzenie tutaj przy końcówce robi się ciepłe. Pewnie tu jest akumulator, a tu jest silniczek, także się nie ma co dziwić. Zobaczymy. Ostateczny werdykt. Trochę tutaj zeszlifowałem aż za głęboko. Całe sobie wyłupałem. Ostatecznie takie coś zrobiłem. Takie sobie, jeśli chodzi o jakość. Spodziewałem się, że będzie większa frajda przy tym. No i dobra. W razie czego mam urządzenie, którym będę mógł jakieś różne duperele szlifować. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia. I cześć.